dla Państwa, ale o temacie konkursu powiemy na końcu. Ktoś oczywiście wyobraża sobie, że to jest moja kuchnia, to jest nieprawda. Moja kuchnia wygląda zupełnie inaczej. Wcale to nie jest kuchnia moich marzeń, ja przyniosłem z sobą tylko młynek, ponieważ nie potrafię bez tego młynka gotować, to jest niemożliwe. To jest młynek na pieprz. On może nie przypomina młynka na pieprz. To jest młynek na pieprz. Operuje nim zwykle w taki sposób nad patelnią. Najprościej. Kiedyś wybrałem się na Mazury bez tego młynka. Nic mi się nie udało. To jest niemożliwe, żeby udawało mi się cokolwiek bez tego młynka. Zresztą pokażę Państwu jego zastosowanie, ponieważ tajemnica tkwi właśnie w pieprzu. Ludzie teatru nie mają czasu na gotowanie. Gotowanie jest moim marzeniem oczywiście. To jest jakaś letnia fantazja. Natomiast co dzień, na przykład po teatrze, a nie daj Boże z gościem, wieczorem do domu, to jest czysta tragedia, ponieważ lodówka pusta. Oczywiście nie ma mowy o jakimś tam rozpoczęciu czegoś gotowania, więc wtajemniczę Was teraz w potrawę, czy powiedzmy w bardzo kameralny zestaw potraw, które możemy wykonać nawet o północy, wracając z teatru, czy wracając z opery, bo kiedyś Francuzi, wracając z opery, gotowali przypalankę. Przypalanka jest niezwykle prosta. Przygotowałem tutaj wcześniej bulion, i tutaj ten bulion już się gotuje, to znaczy trwało to parę minut, bo rzuciliśmy na gotującą wodę kostkę. Wszystko jest w porządku, ale tajemnica jest gdzie indziej. Otóż tajemnica zaczyna się od tłuszczu na patelni. Trzeba mieć patelnię, garek, troszkę makaronu, masło i właściwie najlepszy byłby wermiszel, taki bardzo delikatny. No dzisiaj nie mam takiego wermiszelu, coś to będzie udawało, przypomina. No, proszę Państwa, gorąca patelnia. Olej. I teraz wszystko zaczyna się od tego tajemniczego młynka. Przypalamy pieprz. Przypalamy pieprz. Oczywiście nie palimy, tylko przypalamy pieprz. Może wydawało się, że tego pieprzu jest tutaj sporo. Nieprawda. Wcale jego nie jest sporo. Za chwilę w ogóle nie będzie po pieprzu i to wcale potrawa nie będzie pieprzna. Chodzi o to, że pieprz z tłuszczem przypalony powoduje to, że wszystko to, co może się następnie w tej potrawie, którą będziemy osłodzić, słodzi się pieprzem. Gorąca patelnia, wermiszel. No i teraz, żeby to się podpaliło, możemy na granicy przypalenia, zostawiamy, żeby się podgrzało. Może troszkę więcej zrobimy. Się podgrzewa. Podpala. Lepsza byłaby patelnia teflonowa. Masło, nie żałujcie. Mieszanie. Tu się grzeje bulion. Oj, to chwilę musi potrwać. Przykrywamy. To są tajemnice. Wcześniej można sobie namoczyć rodzynki. Tak to robili Francuzi. Migdały. Piec rozgrzamy. Polędwica, wspaniały kawałek, polędwica oczyszczona z wszelkich żyłek. Ja to zrobiłem oczywiście wcześniej, na to nie ma czasu. Dorodny kawałek polędwicy. I folia. Kładziemy od razu na folii, bo jest prościej. No, kawałek tak dorodny, że muszę zastosować tej folii, żeby na ciasno ją owinąć troszkę więcej. Oczywiście natychmiast oliwa. Pieprz. Młynek zawsze jest otłuszczony. Czosnek. No, czosnek jest niezbędny. Czosnek jest niezbędny, ponieważ konserwuje. No pewnie zastanawiacie się Państwo, jak w nocy w towarzystwie zjemy ten cały kawał polędwicy. Oczywiście go nie zjemy, zostawimy go sobie na potem, będziemy jeść przez najbliższe 3 dni. No gdyby jeszcze była jakaś sprawne urządzenie, byłoby to znakomicie. Nacieramy, wcieramy, pocieramy. Wcieramy czosnek. Zauważcie Państwo, że jeszcze nie posoliłem. Nie? No ten czuły stosunek do polędwicy jest niezbędny. Czosnku, sól,
potrafię oczywiście korzystać ze solniczki. To wszystko musi być w rękach. Trzeba wiedzieć, ile tej soli trzeba zużyć. A teraz przyprawy według smaku. Ja dodaję trochę na przykład ziela prowansalskiego, bo lubię ten smak. Ale można dodawać innych, specyficznych dla polędwic, ziół. Teraz opakowujemy bardzo dokładnie. W międzyczasie sprawdzamy, co się tu dzieje. Zaraz się zagotuje bulion. Kawałek jest niepotrzebny. Zamykamy szczelnie, precyzyjnie. O! Te części były na górze, żeby nam sok nie wyciekł z polędwic. I do pieca. Dwanaście minut w pełni rozgrzanym piecu. Bulion wrze. Wspaniałe rodzynki. Starczy na taką ilość. Migdały, które oczywiście wcześniej były sparzone. No ile tych migdałów, tyle ile lubicie. Sprawdzamy. Odparowujemy troszeczkę. No, popieczony, zarumieniony. Ślinka leci. No i proszę, przypalanka gotowa. No, piękna waza ma znaczenie. Dobrze by było zacząć oczywiście od polędwicy, bo polędwica w tej chwili właśnie dochodziłaby. I ona zaraz dojdzie i będziemy mieli danie natychmiast do podania. No, zanim podam Państwu zupę konkurs. Co to jest ruta i do czego służy? Nasz adres Twin Unit Film Production 00624 Warszawa, ulica Marszałkowska 1. Pora na polędwicę. Oczywiście zawsze się można poparzyć. To jest... O, hop. To jest potrawa, która się nie może udać. I nie może się zepsuć. Nie ma takiej możliwości. O, proszę, proszę, proszę. Ten rewelacyjny zapach, który się teraz roznosi, potrafimy utrzymać przez następny tydzień. Ale o tym za chwilę, proszę, proszę. O. Gorąca, świeża, najwspanialsza. Jakiś widelec przyzwoity. I w plastry. O, proszę spojrzeć do środka. O to właśnie chodzi. O to właśnie, o tą tęczę.
Teraz nie za grube te plastry. Przypalanka gorąca, polędwica na półmisek. Im większy półmisek, im mniej tej polędwicy na tym półmisku, to to bardziej elegancko wygląda. Pach, 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 pach. Gotowe. I do przypalanki. Szybciutko wracamy do przypalanki. No prawie nie trzeba więcej, prawie nie trzeba więcej. Odrobinę dosolimy, dlatego że ja lubię. Lubię przesolone. Mój teść i ja, żona nienawidzi przesolonych zup. Ta jest troszeczkę za mało przypalona. Zupę ciężko przypalić, ale przypala się makaron, więc ten makaron lepiej, żeby był przypalony. No i tak, żeby się zmieściło kilka migdałów, kilka rodzynków. Jak ktoś lubi dużo makaronu, to więcej. Ja na przykład lubię, o. Dosolone, sprawdzone na talerzu. No. Gotowe. A co najważniejsze, lekko strawne. Polecam. Oczywiście muszę skosztować polędwicy. Niebo w gębie. Dziękuję pięknie. Przypalanka. Bulion z kostki w 1 litrze wody, 15 rodzynek, 10 migdałów, natka pietruszki, pieprz, jedna łyżeczka oliwy z oliwek i vermicelli, najlepiej najdrobniejsze. O soli nie wspominam, do smaku. Polędwica na szybko, jeden ząbek czosnku, pieprz świeżo zmielony, zioła prowansalskie, oliwa, oczywiście folia aluminiowa i dobrze nagrzany piec.